Cześć wszystkim, moi drodzy! Zapewne niejednokrotnie przechadzając się po mieście widzieliście osoby z bardzo charakterystycznymi biblioteczkami na kółkach. Zazwyczaj stoją w dwie osoby. Po tytule już wiecie, czego ten film będzie dotyczył, a mianowicie Świadków Jehowy. I ci państwo właśnie są Świadkami Jehowy. Cóż to tak naprawdę jest? Nigdy, przenigdy do takich osób nie podszedłem. Wy zapewne, stawiam, że 99% z was nie miało takiej potrzeby albo śmiałości, albo w ogóle nie chcieliście. Dlatego my to dzisiaj złamiemy. I podejdę, zapytam, cóż to tak naprawdę jest za religia. W co wierzą, w co nie wierzą. Dlaczego się spotykają, gdzie się spotykają. Postaram się o wszystko zapytać. Będzie to trochę w formie wywiadu, ale wywiadu z ukrytej kamery. Jak będzie? Nie wiem. Ale zaraz wszyscy się przekonamy. Ciekawi? Zaczynamy! To są nasi potencjalni ludzie, jeżeli my, mają potrzeby, których my pokażemy wiekowo, pokażemy Biblię. Dzień dobry. Tak dobrze, że panie widzę, bo zawsze mnie to interesowało. Jak to wygląda? Trzeba czytać. Trzeba czytać. Trzeba czytać, ale czytać to nie tylko czytać. Aha. To jest taka broszura, na podstawie której można poznawać po kolei stopniowo zagadnienia, które interesują. I naprawdę to takie proste pytanie zadaję. Czy to możliwe, żeby już zawsze cieszyć się życiem? I jak pan myśli? No myślę, że tak. No i wspaniale pan myśli. Rzeczywiście, bo proszę spojrzeć na ten werset biblijny, że prawi posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze. No państwo są Świadkami Jehowy, prawda? Tak. Od razu dwie informacje, ty pan zauważy. Jacy ludzie? Prawi. Prawi. I będą żyć na zawsze. Na zawsze, właśnie. A jak to wygląda? Bo tak, ja kiedyś miałem kolegę, który właśnie chciał zostać Świadkiem Jehowy, ale zawsze mnie to interesowało, jak to dokładnie wygląda. No właśnie według takiej broszury, w zasadzie broszura to są pierwsze trzy lekcje takie przykładowe, a jest cała książka, no dosyć spora książka, ale są naprawdę proste, łatwe, dlatego żeby nie tylko inteligentni, ale też prości ludzie mogli. To jest taki ogólny zarys, nie? A jest jeszcze książka, która ma i według dokładniejsze. Tego spotykamy się na przykład, pan wyznacza jakiś termin, że chce tam, mam tylko pół godziny, pan mówi, na przykład na górze. No rozumiem. Siadacie sobie z, powiedzmy, z dwóch takich braci ze zboru, którzy tam, powiedzmy, zbliżeni wiekiem są. I prowadzi się takie dyskusje z Biblią, bo to jest wszystko... No chyba państwo w ogóle chyba na Biblii głównie. Nie bazujecie, tak? Oczywiście, bo nie ma nic od nas. Na Biblii? Jest wszystko w Biblii. Ja to przykładowo mogę dać panu, bo tutaj jest tak, strona internetowa. Na tej stronie internetowej też jest mnóstwo informacji. Mogę? Tak, oczywiście. I na stronie JW.org pan wszystkie pytania na Biblii może wyczytać. Jest Biblia w przekładzie Nowego Świata, ona jest po prostu takim współczesnym językiem. Bo jak się weźmie Biblię tam na 1000 lat, czy warszawską, one już mają język taki, że niektórzy nie rozumieją, co czytają. Ale jak to wygląda? Czy państwo chodzą do kościoła? Nie. Nie, w ogóle. Mamy swoje sale. Ludzie mają taki trochę negatywny stosunek. Prawda? Ludzie, którzy nie czytają Biblii. A znam ludzi, którzy czytają Biblię na przykład. Tak. Oczywiście, ja kiedyś byłem lektorem i ministrantem. Co Jezus powiedział? Że wszyscy, którzy go naśladują, będą prześladowani, tak jak on był prześladowany. Że będą kłamliwie od was mówić, że będą was wydawać że będą was nienawidzić, bo jesteście inni, bo nie należycie. Nie, bo zawsze mnie to ciekawiło właśnie. Znaczy, bo ja jestem człowiekiem bardzo tolerancyjnym i tak właśnie przechadzając się tutaj wielokrotnie panie widziałem, ale zawsze nie miałem czasu, żeby podejść i tak dzisiaj zauważyłem, to mówię, w końcu podejdę. Jeśli by pan sobie życzył, to chętnie wymienię się telefonem, ale dałabym pana telefon jakiemuś młodemu człowiekowi mężczyźnie, żeby by się zgłosił. Kontakt był fajny. Okej. Co pan sądzi o tym? Właśnie jeszcze mam kilka pytań do pani, bo no. Jak długo panie są w ogóle? Świadkami Jehowy. Czy mówisz o Świadkami Jehowy? Dobrze mówię? To jest różnie. Ja poznałam prawdę, jak miałam około 30 lat. Ale co to znaczy, poznałam prawdę? Prawda to jest słowo z Biblii.
prawda to jest Biblia. No. Aha. Tak my mówimy, że jak poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tak powiedzmy, okay. Tak jest. No, ja chodziłem na religię, bo miałem potrzeby duchowe, ale zadawałem pytania. Prawda w Biblii jest taka, że zmartwychwstanie jest dla tych, którzy śpią w śmierci, bo ludzie w śmierci śpią, a nie idą gdzieś. Czyli państwo nie wierzą w niebo, w czyściec, nic z tych rzeczy? Aha. Wierzymy w to, co jest w tam jest naprawdę, jest wszystko. Bo to jest napisane w Księdze Nadziei i tam jest właśnie wyraźnie. Aha, okej. Okay. Jest, no, człowiek umiera i tak jak Łazarz umarł i on już 4 dni leżał w tym grobie, w skale, tam w jamie i tak dalej. I on tam leżał, a Jezus przyszedł i go z martwych wyciągnął. A on tam leżał i wszyscy myśleli, że on no umarł, że umarł, że tam gdzie leżał. A Jezus mówi, nie, on śpi. On śpi. Tak. Idę go zbudzić ze snu. Tak. Można w ogóle powiedzieć, że państwo są religią, czy to jest związek wyznaniowy? Jest zarejestrowana religia. Religia. Zarejestrowana. I tam na z... Okej. Okay. A państwa stosunek do katolików i... To są nasi potencjalni Jeżeli ludzie mają potrzeby, których my pokażemy duchowo, pokażemy Biblię. I ja zawsze mówię, bo jak nam mówią, zawsze wyjdziemy od drzwi do drzwi, to my mamy swoją religię. Wy nas nie będziecie, wy nas chcecie przeczyć. Nie. Naszym celem jest nakłonienie, namówienie Pana czy Pani, żeby Pan czytał Biblię. Bo Bóg wam dał Panu rozum i wolną wolę. Ma Pan rozum, żeby Pan czytał i myślał na tym. I wolna wolę, bo ja Pana nie zmuszę. A jeżeli chodzi o związki, bo ja na przykład jestem w związku, to jak wygląda taka kwestia? Czy my z partnerką powinniśmy się udać? To jest związek kobiety i mężczyzny. Bo tak jak jest napisane w Księdze Rodzaju. Tak jak jest napisane w Księdze Rodzaju, że Bóg stworzył ich jako kobietę i mężczyznę i przyszli do siebie, stali się jednym ciałem. I na przykład dlatego my nie uznajemy, nie oceniamy, bo to nie nasza sprawa. Nie uznajemy związków homoseksualnych, lesbijskich związków. Dla nas związkiem jest mężczyzna i kobieta, bo to stworzył Bóg. Czyli to, co jest zapisane w Biblii. To stworzył Bóg. I jest napisane nawet, że ci, którzy tam stali się wbrew naturze, że się połączyli mężczyźni i kobiety, że to jest wbrew Bogu. Nie dostąpią królestwa. Oni nie dostąpią, to jest to dla Boga. To jest nieprawidłowe, to jest... żeby brzydko nie powiedzieć, że to jest zabronione. Okej. Okay. Bóg tego nie pochwali. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że osoby homoseksualne nie miałyby możliwości... zostawiać świadkami Jehowy. Miałyby, ale by osoby porzucić te swoje okay. Musiałby zapanować nad swoimi pragnieniami taka osoba i dostosować się, bo prawa te dotyczą wszystkich ludzi. Małżeństwo też. Jeżeli jest małżeństwo, to mają być sobie wierni. Jeżeli zgrzeszy któryś, no to taki sam grzech popełnia ktoś, kto współżyje z osobą tej samej płci. To jest taki sam grzech. Małżeństwa mają być uświęcone. Nie mogą chodzić. No ale jak jeżeli, no, na przykład mój związek. No właśnie, mój związek, w jaki sposób mógłby być zalegalizowany? Nie mam. Partnerkę. Przypomnieć sobie proszę, jak Józef ożenił się z Marią. Jak to wyglądało? Nie pamiętam. Nie. Prowadził ją do swojego domu. Wręcz anioł mu powiedział, nie bój się nie wziąć Marii do domu, nie? No bo była przemienna. Według tych obyczajów to już byli małżeńcy. Według świadków. Tak, ona przyszła do domu. Tak, przy świadkach wziął ją do domu. A u nas w kraju jaki jest zwyczaj? Ślubu. Ślub, po prostu w urzędzie. W urzędzie przy świadkach, świadkowie widzą. Czyli rozumiem, że jakbym przyszedł z partnerką i chcielibyśmy u państwa jakby zalegalizować ten związek, że zostalibyśmy? Jako nie będący świadkami Jehowy. W kraju. Nie, czekaj. W tym kraju legalizuje się związek w urzędzie. Nie u nas. Ale mi chodzi u państwa, żebyście państwo postrzegali nas jako
małżeństwo. Jako małżeństwo. To musicie państwo mieć ślub. Ale poznawanie Biblii nie, znaczy... Nie, bo to pan pyta brak tak, po związku małżeńskiego. Dzień dobry, jak chcę wziąć na nie, to nie. To nie. W związku nie dyskwalifikuje do studiów. Jeżeli przyszedłbym do państwa, to dostaję jakieś zaświadczenie, że zostałem już świadkiem Jehowy, albo jaki jest proces, abym nim został? Studium, zdobią, podam osobiste decyzje, ta wiedza, która to pobudza. Idzie pan do takich graczy, którzy usługują z Bożej religii. Chciałbym być ochrzczony. Ale o właśnie, o, to jest właśnie to, co chciałem państwa zapytać. W jaki sposób ochrzczony? Jak to się odbywa? I tak jak Jezus był ochrzczony, całkowicie zanurzony w wodzie. Okej, i wtedy zostaje już oficjalnie... Nie. Przyjmuje pan chrzest, tak jak Jezus był, jak święty, jak chrzciciel Jezusa w tym Jordanie zanurzył i podniósł, tak wygląda chrzest. Przez zanurzenie w wodzie. Myśmy też byli zanurzeni. A państwa rodzina również jest tego wyznania? Ja byłam jako katoliczka. Okay. Ja byłam ochrzczona, miałam komunię, bierzmowanie, ślub kościelny w katedrze. Miałaś potrzeby duchowe na razie. Nie, ja byłam tak wychowywana po prostu. Ja tak... Święta państwa normalnie? My mamy jedno święto, pamiątkę śmierci Jezusa. Bo śmierć Jezusa odkupiła grzechy. Pokup odkupił grzech. Raz w roku. Raz w roku. Dokładnie obchodzimy... w tym samym dniu. Wielki Piątek? Nie. 14 Nisan. Według kalendarza żydowskiego. On jest ruchowy. Święta wielkanocne też są w kościele ruchowe. W tym roku było w kwietniu. Popełni się Żydów. Rozumiem, czyli jakby świąt Bożego Narodzenia Wielkanocy nie państwo nie obchodzą. Dlatego, że nie jest powiedziane w Biblii, kiedy dokładnie urodził się Jezus. I to wcale nie była zima. Tak mam wrażenie, że w ogóle państwa wyznanie jest bardzo świadome. Tak. Jak państwo co mówią, wszystko ma gdzieś jakieś podłoże. Oparte na piśmie. Wszystko podłoże w Biblii. Tak. Wszystko przestudiowane, oparte o Pismo Święte. Bo są rewelacyjne. Naprawdę, w przyszłości. Naprawdę. A kto u państwa jest takim odpowiednikiem księdza? Jest ktoś taki? Są. Znaczy są bracia starsi, to oni są... Normalni mężczyźni, nie są, żonaci, pracujący. Jest odwrotnie niż... A kobieta może? Nie, mężczyźni są wyznaczeni przez Boga na takich przewodników. Dlatego, że zakładem, założycielem jak gdyby zborów jest Jezus. I tam nie było kobiety. Maria jest postrzegana przez nas jako matka Syna Bożego, nie Boga, bo Bogiem jest Jehowa. Tak. Jezus jest Synem Bożym i ona jest postrzegana jako matka Syna Bożego, jako doceniona przez Jehowę, że ona jest godna, żeby być matką Syna Bożego. A wierzą państwo w niepokalane poczęcie? Nie. Czyli matką Jezusa jest Maryja, a ojcem Jezusa jest? Nie, to znaczy... Niepokalane poczęcie. Źle to brzmi. Znaczy, to jest inaczej brzmi. Okay. Rzeczywiście tak. Maria jako dziewica została... Urodziła Jezusa. Ocieniona Duchem Świętym i w ten sposób... I zapoczęta przez Ducha Świętego. Ale później, nie przez związek cielesny, tylko później po Jezusie miała jeszcze wiele dzieci. Narodzie ci mieliśmy. Jest napisane w Piśmie Świętym. Jak pan przeczyta przykład 10 przykazań, oryginalnie zapisane. Ja przeżyłam szok, jak przeczytałam 50 przykazań, że jak to przez tyle lat byłam żywa, że inaczej byłam uczona przez 50 przykazań. One tam jest wyrwane jedno bardzo długie przykazanie. Zobacz, no, opisowe. To nie ma Nie tu, powtórzonego prawa. Ale tak jakbym powiedział, nie wiem, list do Koryntian, werset 7, państwo też wiedzą, co jest w nim? Aż tak nie. Nie jest aż tak. To znaczy, bywają tacy, co pamiętają. No ale i tak, jak pani... Rozdział ten, werset 7. Jak pan trafi, to bywa tak, że to się pamięta. No to rzeczywiście państwo studiują tą Biblię. No bo my to studiujemy, my tym żyjemy, my na zebraniach Jezus powiedział, że wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy. No to trzeba się nauczyć, to nie ma być ślepa wiara. Wręcz Jan pisał, że nie bądźcie łatwowierni, tylko sprawdzajcie wypowiedzi, sprawdzajcie, co ludzie wam mówią. Sami sprawdzajcie, macie pisma, macie dostęp. Dzisiaj Biblia jest na całym świecie. No tak.
Ale już nadal Państwo mają te praktyki, aby chodzić od domu do domu? Tak, tylko jak była pandemia, to nie chodziliśmy, ale teraz ale w marcu wróciliśmy. Wrześniu. A Państwo mają jakieś wyznaczenia, żeby im więcej ludzi przyszło do Państwa? Tak? Od jednej osoby? Nie ma czegoś takiego. My nie decydujemy, Panie, że my idziemy. My mówimy takie ziarno, że a Bóg daje im. Bóg pociąga, sam pociąga. My nie. Rozumiem. My tylko siejemy. Dobrze. To dziękuję. Fajnie, umiliły mi Panie ten dzień. No dobrze. To moi drodzy, tu gdzie zaczynaliśmy, tutaj kończymy. Już zawsze ciesz się życiem. Wprowadzenie do kursu biblijnego. I tak ta gazetka wygląda. Chcecie ją zobaczyć? To wejdźcie na Instagrama. Tutaj czas antenowy na to po prostu nie pozwala. Ale pozwala na to, abym mógł Wam powiedzieć o moich wnioskach z tej rozmowy. Na pewno te panie były bardzo świadome tego, co mówią. Zdecydowanie biła od nich pewność siebie, wiedza, świadomość głoszonych tez, głoszonej wiary. Wiedzą, że jeżeli coś mówią, ma to swoje poświadczenie w prawdzie, czyli w Biblii. Bo to jak najbardziej zapamiętałem. Dodatkowo nie są w jakiś sposób angażujące nas od razu. Chodź do nas, zapraszamy Cię, będzie z nami lepiej, odrzuć inne swoje rzeczy. Nie były agresywne, nie były takie protekcjonalne, jeżeli chodzi o mnie, nową osobę, która potencjalnie mogłaby zostać świadkiem Jehowy. Pozytywnie wyszedłem z tej rozmowy. Nie będę ukrywał, myślałem, że to będzie troszeczkę inaczej wyglądało, ani w jedną, ani w drugą się w stronę nie opowiadałem. Chciałem neutralnie, ale jednak gdzieś skłaniam się w stronę pozytywnej, bo po prostu jestem osobą hipertolerancyjną. Dziękuję moi drodzy za dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie, jakie macie w ogóle wrażenia, styczności z tą religią, a jeżeli jest wśród ktoś z Was, kto był byłym świadkiem Jehowy, niech napisze bezpośrednio. Albo jest świadkiem Jehowy. To jest anonimowy wywiad. Tak. Jesteś lub byłeś świadkiem Jehowy, napisz bezpośrednią wiadomość, to przeprowadzimy anonimowy wywiad. Dziękuję moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i w wolnym czasie, moi drodzy, dobijamy do miliona. Także jeżeli chcesz zostać milionowym subskrybentem, to tutaj. A pomysł jest taki, że po prostu będziecie mogli czuć się wyróżnieni. Impreza. Subskrypcja na górze, pierwszy i drugi film. Do następnego. Pa!